Początek pandemii COVID-19 był czasem izolacji, pracy i nauki w domach oraz swoistej niepewności. Szczególnie narażone na skutki nagłych zmian warunków otoczenia były dzieci. Dr Robert Pożak zaprezentował w środę w Urzędzie Miasta wyniki badań przeprowadzonych na dzieciach i młodzieży puławskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodzicach i nauczycielach. Po raz pierwszy na przykład zdecydowaliśmy się na badania dzieci w przedszkolach, dzieci z klas 1-3 w szkołach podstawowych i można zwrócić uwagę na to, że w tej najmłodszej grupie badanej wyróżnia się to, że dzieci chętnie chodzą do przedszkola, tam czują się bezpieczne, czują się zaopiekowane, natomiast jeśli chodzi o taki negatywny trend, to na przykład w klasach 1-3 możemy zaobserwować zjawisko, że dzieci zwracają na siebie uwagę takim negatywnym zachowaniem. Natomiast jeżeli chodzi o klasy 4-8, to tutaj na tle Polski wypadliśmy dobrze. Tutaj można zwrócić uwagę na to, że aktywność dzieciaków przeniosła się w dużej mierze do internetu, jeśli chodzi o odrabianie pracy domowej, ale także o różne formy agresji. To się dzieje teraz w tej przestrzeni cyfrowej. Jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, licea, to na tle Polski wypadliśmy według badań średnio. Zwraca uwagę zjawisko, które wyszło przy okazji wcześniejszych badań w roku 2022, że klimat szkolny się pogorszył, że nauczyciele starają się nadrobić ten czas, który zabrała im pandemia. Natomiast młodzież czuje się jakby źle w klasie. Stawiają na odbudowanie relacji, na klimat, jaki panuje w klasie, natomiast interesy nauczycieli są troszeczkę rozbieżne i jest dużą sztuką, żeby to pogodzić. Badanie miało na celu oszacowanie potrzeb profilaktycznych środowiska społecznego Puław i wskazanie kierunków przyszłych działań.